Cześć, jestem Samuel. Zapraszam Was na drugi sezon lekturek z Bożej Chmurki. Mam nadzieję, że historia, którą usłyszycie, będzie dla Was fascynująca. Auć, auć, moje plecy, ale się poobijałem. Co to w ogóle było i gdzie jestem? Moment, zacznijmy od początku. Pamiętam, że pojechaliśmy na rowerową wycieczkę do Winnej Góry, gdzie są piękne stawy rybne, które noszą żeńskie imiona. Staw Heleny, staw Matyldy, staw Anny i staw Olgi. Mama uwielbia tam jeździć, bo jest tam taka cisza, piękna przyroda i słychać wszędzie ptasi śpiew. Zrobiliśmy przystanek przy starej latarni, która stoi między stawem Heleny a Matyldy. Kiedyś ona oświetlała te stawy, jak latarnia morska, ale dziś jest już ruiną. Zawsze zastanawiam się, dlaczego na jej szczycie znajduje się jakiś dziurawy metalowy garnek. Mama i tata usiedli na brzegu stawu, a ja chciałem oprzeć rower o ścianę latarni. I nagle, no właśnie, co wydarzyło się, że poczułem, jakbym zjeżdżał w dół wielką rurą w akwaparku. Tylko lądowanie było gorsze, a skutki tego będę czuł na swoich plecach jeszcze chyba przynajmniej kilka dni. Mamo, tato, jesteś tu? Niby gdzieś wpadłem, zjechałem, ale jakbym był ciągle w tym samym miejscu. Te same stawy, ta sama latarnia, ale zaraz. Trzeba jakieś mniejsze? Trawa inna, a latarnia jakby ładniejsza i nie taka zniszczona. Gdzie ja jestem? Będzie bezpieczniej, jeśli pójdę w stronę naszego domu. Przecież doskonale znam drogę. Pomyślałem i czym prędzej udałem się w stronę wsi. Widoki były przepiękne, zupełnie inne niż pół godziny wcześniej, kiedy jechałem tu z rodzicami. Z jednej strony zachwycały mnie, a z drugiej przerażały, bo przecież świat nie zmienia się z minuty na minutę. Szedłem jednak, udając, że jestem odważny i doskonale wiem, dokąd iść. Ale prawdziwy strach obleciał mnie, gdy zobaczyłem ludzi w dziwacznych mundurach, a na stawie Heleny pływające gondole. No to teraz jest już pozamiatane. Kolana trzęsły mi się jak moja ulubiona galaretka z truskawkami, a po czole spływa mi zimny pot. Dzień dobry, powiedziałem nieśmiało do dwóch mężczyzn, którzy właśnie minęli mnie na leśnej ścieżce. Nie odpowiedzieli. Przeszli obok, jakby w ogóle mnie nie zauważyli. Ja za to widziałem coraz więcej zmian, które utwierdzały mnie w przekonaniu, że jednak nie jestem w tym samym miejscu, w którym ostatni raz widziałem rodziców, a już na pewno nie w tym samym czasie. No cóż, skoro nie wiem, w jaki sposób się tu dostałem, to też nie wiem, jak stąd wrócić. Nabrałem powietrza w płuca i ruszyłem do przodu. W Winnej Górze zatrzymał mnie widok malowniczej winnicy, czyli plantacji winogron, jakiej nigdy wcześniej tu nie widziałem. A wokół kręciło się kilkoro ludzi, ubranych w dnie dzisiejsze stroje. Wtedy przyszło mi przez myśl, że cofnąłem się w czasie. Klepnąłem się jednak w czoło, aby samego siebie sprowadzić na ziemię. Jak mogłem cofnąć się w czasie? Przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w bajkach. No dobra, jeśli już tu jestem, to zjem choć kilka winogron, bo burczy mi w brzuchu, jakbym słyszał stary motocykl mojego wujka. Winogrona były pyszne, słodkie, a do tego było ich tak dużo, że mógłbym siedzieć i jeść je na okrągło. Nagle ktoś chwycił mnie za ramię. Byłem przerażony i dotarło do mnie, że jednak ludzie mnie widzą, a za mną stał dorosły mężczyzna w ciemnym ubraniu z koszem pełnym winogron i uważnie mi się przyglądał. Co mam robić? Mama uczyła mnie, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi, a już na pewno nigdzie z nimi nie iść. Tu jednak byli sami nieznajomi. Nieśmiało odwróciłem się i powiedziałem: dzień dobry, kim pan jest? Nieznajomy z uśmiechem przedstawił się jako lokalny pastor. Uff, poczułem się trochę bezpieczniej, a jednocześnie w głowie jeszcze bardziej mi się pomieszało. Jaki lokalny pastor? Przecież to mój tata jest księdzem w tym terenie. A który mamy rok? Zapytałem. 1775, odpowiedział. Co? Czułem, jak oczy wychodzą mi z orbit, a po plecach spływa zimny pot i kolana robią się jak z waty. To jestem ugotowany. Łzy spłynęły mi po policzkach, a przed oczami stanął obraz rodziców. Czy jak jeszcze kiedyś zobaczę? Czułem, jak strach przeszywa mnie z góry na dół, wzdłuż i wszerz. Co ja teraz zrobię? Pastor chyba zauważył, że ze strachu nie mogę się nawet ruszyć. Kusnął przede mną i powiedział: mam wrażenie, że jesteś przestraszony.
Tak, wszystko jest to zupełnie inne, ale mogę się zapewnić, że w każdym miejscu i o każdej porze Bóg jest ten sam. On się nigdy nie zmienia. Nie bój się, zaopiekuję się tobą i pomogę ci. Najpierw jednak napełnimy mój kosz. Mam nadzieję, że podobała wam się pierwsza część tej historii i wrócicie do nas za tydzień.